Katowicach rozegrano w niedzielne popołudnie wyścig Kinder Plus Sport Mini Tour de Pologne Cup. Wystartowało w nim 163 młodych kolarzy między 11 i 14 rokiem życia. Trasa wyścigu wiodła Aleją Korfantego od rynku do Słonecznej Pętli, a start i meta znajdowały się obok Spodka. W Katowicach jesteśmy już po raz kolejny. W tym roku zmieniliśmy odrobinę formułę. Cała zabawa dla dzieci odbywa się pod nowym brandem, pod Kinder Plus Sport. Jest to międzynarodowy projekt, który prowadzi firma Ferrero. No, w tym roku założenia są takie. Dzieci w wieku od 7 do 12 lat startują w rowerowej paradzie. Każde dziecko otrzymuje pakiet startowy. Na koniec również każde dziecko otrzymuje super medal. I te dzieciaki rzeczywiście będą tutaj paradować po ulicach Katowic. Natomiast dla starszych dzieci mamy Kinder Plus Sport Mini Tour de Pologne Cup. I tutaj już startują dzieci w wieku od 11 do 14 lat, czyli tak zwani żacy i młodzicy. I dzieci startują już jakby z klubu, więc mają klasyfikację generalną, a zwycięzcy w całości będą jechali do Bukowiny Tatrzańskiej, gdzie na etapie królewskim Tour de Pologne wystąpią na podium razem ze zwycięzcami dużego wyścigu. Będę jechał jakby na wyścigu, tylko że się nie wolno ścigać. Fajna zabawa dla dzieci, rozwija sport, no i trzeba pielęgnować pewne tradycje. No jeździmy dużo na rowerkach, akurat ja jestem dzisiaj bez roweru i żona, ale Michałek reprezentuje rodzinę. Od dzieciństwa lubiłam jeździć na rowerze i od jakiegoś czasu, gdy trener przyszedł do nas do szkoły i powiedział, że jest taki klub, to pomyślałam, że to jest coś dla mnie i zapisałam się. Jaki to klub? Gdzie jeździsz? LKK Fudzi Gozmuszana. Na podium pod Spodkiem nagrody najlepszym młodym kolarzom Kinder Plus Sport Mini Tour de Pologne Cup wręczali m.in. prezydent Katowic Marcin Krupa, dyrektor generalny Ferrero Polska Enrico Botero i wiceprezydent Europejskiej Unii Kolarskiej Agata Lang.